Ale w sumie teraz patrzę na Eli. No to nawet opalona, nie? Trzeba przyznać, że ją Kalifornia jej służy. A czy posłuży też zemście? No, zobaczymy. A stop, 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 nie ten kierunek. Teraz idziemy tędy. No, już sobie przypomniałem, minęły dopiero 24 godziny. Od ostatniego materiału. Ja po prostu już nie mogę się doczekać końca tej historii, więc naparzam ile wlezie, kiedy mogę. Jesteśmy, podejrzewam, na ostatniej prostej. Albo wcale nie. Dobra, wysoko trawa. Czemu się skradam? Przecież, no, to przed chwilę temu mówiłem, że... Spójrz. Gdzie spójrz? Santa Barbara jest niżej. Konstans 24-25. Byłem, przecież nawet wiem, jak ten budynek będzie wyglądał. Przed chwilą tam byłem. No, stosunkowo przed chwilą. A jako Abby. Wczoraj. W sumie. Z górki na pozórki, tak z boczem. Ach, może jeszcze sekundka. Przejrzę tylko. Przypominam, teraz jesteśmy w skórze Eli, no tutaj trzeba zbierać wszystko, dbać o poziom zdrowia, ulepszenia. Ale chyba wydaje mi się, że ma mniej ulepszoną, powiedzmy, o, mniej ulepszone ścieżki ulepszeń niż Abby. Tutaj w pełni. Tutaj praktycznie nic. Tutaj w pełni. Tutaj praktycznie nic. I tutaj w pełni. Abby miało tak chyba, no, trzy całe i no, no ciut lepiej podejrzewam. No dobra, 23 suplementy, za mało. No, już jeden komar lata mi tutaj oczywiście. Świetnie, ostatnio plaga, znaczy ostatnio, jest dzisiaj 13, nie, jest jeszcze 12 dzień sierpnia. No, więc spora różnica, nie? Jeden materiał dziennie, stąd to opóźnienie. Opóźnienie. Wszystko idzie na bieżąco, mam nadzieję. To czy inaczej, wyrażam się teraz o sytuacji z przyszłości, no to... No, dobra, może lepiej nie podejmujmy tego, bo cholera wie, co się wydarzy za minut 5, a co tym bardziej jutro, za tydzień, albo za 2 tygodnie, bo chyba ten materiał, zobaczcie, za plus minus 2 tygodnie strzelam. Albo 3. Nie, dobra, nie powiem. Na pewno tam jest. Co swoim kształtem przypomniałem mi przez chwilę ta palma. No oczywiście, wierzę. Nie, dobra. To je... O, właśnie, teraz wielka różnica. Nie skaczemy z urwiska, to jest Eli. W ogóle rozumiałbym, jeżeli już miałbym wybierać, kto miałby pójść do piachu. Eli czy Abby i Lou? Czy tam Lew? Wie, czemu tam spojrzałaś? Czemu tam? To bardziej bym wyczyścił ich z góry. Może nawet po cichu. Dobra, albo może głośniej trochę. Nie, ale w sumie można spróbować... Eli, nie. Tak to może nie. No dobra, oni faktycznie... Na co oni teraz reagują? Na... Dźwięk? Widok? Ach, cholera wie, bo naprawdę już raz stałem bez ruchu totalnie. Nie zobaczyli. Ej, o, teraz stoję bez ruchu i prawie słyszeliście przez sekundkę taki dźwięk. Ktoś prawie mnie widział. No, ale dobra. Łukiem, po cichu. Jak się tylko da. A, oczywiście teraz się musiał ruszyć. Ej, mam nadzieję, że trzymanie naciągniętej cięciwy nie nadwyręża twojej ręki. Co? Czy on nie dostał? On naprawdę tak szybko opadają? Znaczy się musiał pochylić łapetynę. No, co jest grane? No. Chyba w gardło. Znowu. No, piechol klasyka. Strzały w gardło już były. No, ale tu... No właśnie. To był łeb. Chyba. Mam nadzieję. Oby. Nie, ale chyba będę musiał zapalić światło w tym pomieszczeniu i trzaskać jednocześnie komary na ciele, bo no... Nowe ciało jest teraz totalną pożywką dla tych krwiopijców. I czemu... Stop. Moment. Czemu tam znacznik każe się aż tak bardzo cofnąć? Aż tak bardzo. Coś... Nie. Spokojnie. Tutaj do samochodu jeszcze okej, bo tu widzę właśnie apteczka. Zapasy, proszę bardzo. Spoko. Ale... Ty mnie zjeżdżaj tutaj. Nie, ja muszę zobaczyć, co wskazuje ten znacznik rzekomo. No, słucham. No, nie, no, sorry, bo już chyba jesteśmy blisko, ale...
Serio? Drogę powrotną, tak? A, komorale debil, dał się złapać w dłoń. Zresztą debil. No, szybki ruch niczym Bruce Lee, ale no, jednego mniej. Ale na pewno lata tutaj jeszcze z 20 gdzieś po ciemku. No cóż, takie poświęcenie, żeby zobaczyć koniec z The Last of Us Part 2. Pogryziony przez komary centralne. Nie, ale będzie mnie żarł gdzieś, powiedzmy, w okolice, nie wiem, szyi, twarzy. Ogólnie poczuję, że coś mnie gryzie, to będę musiał się trzasnąć. No. Właśnie. Nie, ale dobra, znacznie. No, nie chcę określać klasycznym powiedzonkiem, że totalnie się nie udał. Jest po... No, właśnie, ale... Gdzieś tu jeszcze coś może być z zapasami. Kierunek znamy, trzeba zejść na dół, dwa zombiaki już leżą martwe. Nie no, na pewno jest ich więcej. Zresztą nawet nie wiem, czy nie jesteś w tym momencie na... Nie, to jeszcze nie jest sam poziom wysokości. O, ale kogoś tam jeszcze słyszałem. No nie no, oczywiście, że tu zejdziemy. To jest gwarancja, że sobie Eli nie połamie nóg. Nie, dobra, ale z tego pierwszego zombiaka na pewno powinna być strzała. No, to był headshot. Head arrow. No, z tym gorzej, wiadomo, ten dostał w gardło. Ale podnieść mogę. Czyżbyśmy gardło zaliczyli też jako część głowy? W sumie jest to, jeżeli już to bardzo, bardzo na pograniczu. Gdybyśmy na przykład określili, że do czaszki, no to okej, okay, a co innego, no to, to wiadomo, szyja nie jest czaszką, okej, okay, gardło też nie. Ale jako głowa? Prawdopodobnie się podaje od szyi w górę. Taki prosty podział. Nie, dobra, gdzie jest ten drugi trup? On ma na pewno moją strzałę. On musi być gdzieś blisko, no tuż, tuż. Nie, naprawdę nie? To ale lipa. Byłem pewien, że tam poszedł tu strzał prosto w łeb. No dobra, słyszę kolejną. I tu jest chyba zbyt wysoko, żeby sobie tak po prostu zeskoczyć. Chyba trzeba zejść. O, proszę bardzo. A może po cichu się uda? W końcu Eli ma nożyk. Oj, kamień, kamień. Nawet dwa kamienie. A da się? Nie no, myślałem, że może z wyskoku tak fajnie, jak już w Uncharted można było nokautować, tam powalać przeciwników z wyskoku. No ale nie tutaj. Albo po prostu nie Eli. Może Abby dałaby radę. Nie, no to nie wygląda jak ścieżka dalej. Te gęste krzewy też nie. Widzicie, próbuję się przedrzeć. No zbyt gęste. Sorry. A, ale właśnie tutaj szpara. Okej. Okay. To już wiemy co, ale... Czy na 100% nic tu się nie ukrywa? Ani nie mogę wejść wyżej? Nie. Dobra, no to... Niby nie mogę się doczekać końca, czy tam powiedzmy finału tej historii. A jednak widzicie, jak zwlekam. O kurde. O! O ja pierdzielę. No nie. Nie. No najgorzej. Eli. Serio, no? Serio. No, jeszcze niech jakiś zarażony tu zaraz przyjdzie. I zje ci twarz. No właśnie, coś mocno się uszkodziłaś, Eli? Ten bok? Znaczy, krew nie ściekała, jeszcze po brodzie. Grawitacja nie zadziała. A już leci, o kurde. Abby. Znalazłam cię. Co? Nie, to nie oni. Ktoś się złapał. Ale jej ktoś dojebał. Kurwa! Zdechnie w ciągu miesiąca. Możemy dać sobie spokój do końca dnia? Jasne. Ściągnij go. Rozstawimy pułap. Serio? Opłaca się z nią w ogóle wracać? Przecież... Kurwa! Dobnął cię? O nie, 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 nie. Spoko. O kurwa. Coś cię bawi? Aż się w gacie zesrałeś. Co, kurwa?
Z ciebie, ciota. Lubisz żarty, co? Wstawaj. Daj spokój. Wstawaj. Stary, na chuj. Nie. I tak jest, kurwa, na mnie. Dawaj. Nie. No to. O, grubo. No to ładnie, Eli. To było kozackie. Czekaj, nie strzelę z nabami! Szukasz jakiejś abina? Złapaliśmy jedną jakiś czas temu. Akurat. Wielka. Blondyna. Łapy jak moje. Tej typowo, no. Z jakimś dzieciakiem. Z poraną gębą. Dobra, opis się zgadza i to wiemy. Bardzo dobrze. To ona. Ale czy mi się wydaje... To powiem ci, gdzie jest. Czy ten karabin ma tłumik? Na stałe. Jak się o nim rozwinie się infekcja. Gadaj. No, Eli nic nie grozi, nie? W obozie. Czyli gdzie? Idź w tamtą stronę, aż do torów. Prowadzą do kurortu. Są zamknięci w wysokim okrąglaku. Przysięgam. No nie ma kogo spytać. A, czyli Eli na drodze zemsty jednak, to jej, no, miłosierdziem się nie wykazała. Zresztą może ma niewiele czasu przez tą ranę brzucha. No ale jeszcze kozacki numer odwaliła, czyli może nie jest aż tak źle. Może tylko źle to wygląda. No nie mów się, ej, stop, ale nie mów się, że to będzie ostatnia rzecz, jaką Eli zrobi w życiu. Tory do kurortu. Nie mów się, że Eli tu zginie. Wysoki okrąglak. Tory do kurortu. Wysoki okrąglak. Ja pierdzielę, serio, one w zipie. No, no, piękna robota. Dobrze, jak jakiś organ wewnętrzny uszkodzony. Nie wrócę tam! On ma broń! Cholera! Co oni tam robią z ludźmi? Każ reszcie przeszukać ten. No, pięknie. Upewnijcie się, że nikt więcej nie uciekł. Uważajcie na zarażonych. Nie, tylko atakuje jedna kobieta, nic więcej, niby, no ale już jest po was. I chyba pies też dostał od razu, bo widziałem tam psa. No więc pięknie, dobra, to użyliśmy, może, ej, może, można jeszcze, ile, dwie, za co, a z miłą chęcią, to się przyda. Nie, ale dobra, już można czymś innym chyba próć, wydaje mi się. Przynajmniej w tym momencie. O, na przykład. Ładnie to poszło i zgrabnie. A i powiesz coś, czy tam jeszcze ktoś się czai? Spora grupa. Okej, okay, dobra, czysto. Dzięki, Eli. Nie, to do upewnienia się, tylko. Zanim ci idioci ją zabiją. Czyli, aha, to już bardziej chodzi o to, kto będzie pierwszy, tak? Nie, dobra, czy te strzępki ludzkich i teraz chyba psiego ciała, bo to chyba część psa. Czy mają jakieś zapasy? Nie, jeżeli nie, stop, pies, jeżeli już to będzie tu. I faktycznie był to pies. Wybacz, psinko, ale... Chyba tylko dosłownie widziałeś bardzo jaskrawe światło, oślepiony zostałeś tym światłem i tyle. I nic więcej nie czułeś chyba, bo no twój pan, no też chyba zginął momentalnie, wydaje mi się. No ale psinka, no też powiedzmy. Ej, nawet pisku chyba nie słyszałem, no to ej, no właśnie o to chodziło, bez boleści. Praktycznie rozerwane na strzępy, no, no ale bezboleśnie. No niestety, ale pies sobie pana nie wybrał. Nie.
więc nie ma co psa winić. Okrąglak. Ej, ale zanim okrąglak. Ja ogólnie widzę, miejscówka jest na tyle duża, że mogłem spokojnie, ale to naprawdę spokojnie ich obejść po prostu jakoś. Totalnie nie złudzając podejrzeń, jeszcze w pełnej ciszy, broń z tłumikiem i tak dalej, ale jak to była cała grupa już, no teraz mogę sobie biegać do woli, bo mam też coś nowy nie wyskoczy. I chciałbym nawet to robić czymś, o, na przykład bez tłumika nawet. To na zasadzie ja bym na kogoś wpadł, ale w sumie... jednak tu mam więcej. No, dobra, okej. Z takim zestawem. Można jeszcze przemierzyć tu i ówdzie. O, ale mnie w plecy. O, i nie słyszeliście klaśnięcia otwartej dłoni o ciało, no bo nie jestem w stanie się w tamto miejsce pleców klepnąć. Aż taki rozciągnięty nie jestem, bez przesady. Dobra, butelki butelkami. Ej, jakieś dropsy jeszcze by się przydały mimo wszystko. Ej, i oni tutaj niby egzystują w tym kurorcie, a tutaj grzyb? No podejrzane. Groszkę. Czy on jakiegoś purchlaka nie spotkał zaraz? Ani tu, ani tu, ani tu, ani tu. No ale mogę mołotowa zrobić przynajmniej. Zawsze coś. Nie, najgorsze jest to, że czasami widzę w tym ciemnym pomieszczeniu, jak komar przelatuje przez jaskrawy ekran. A, może tłumik? Nie, no już mam broń z tłumikiem w sumie, to po jaką cholerę tak naprawdę. Czemu ja się skradam? O, dobra. Nie, to trzeba szybko przeczesać, szukamy okrąglaka. Inaczej, widzieliście sytuację z wejścia. Gościu wolą popełnić samobójstwo, niż dać się znowu wciągnąć tam, gdzie był wcześniej, więc... No na pewno to, że teraz tutaj szukam zapasów dla Lewa i dla Abby, no nie jest fajne. No nie wiem, co tam się z nimi dzieje. Czy każą im walczyć między sobą, albo rzucają na pożarcie zarażonym, nie wiem. Ale coś naprawdę złego tam się musi dziać. Jak ktoś wolał sobie odebrać życie. No właśnie, ale z drugiej strony, skoro miał broń, to czemu nie strzelał do swoich oprawców? To wolał się pacnąć w łeb. No inaczej, nie rozkminiajmy tego logicznie w żaden sposób. Nie próbujmy nawet. No, bo naprawdę, ja osobiście uważam, że zawsze jest jakaś inna możliwość niż samobójstwo. No ale też nie w każdej życiowej sytuacji się znalazłem, więc hehe. Żeby później nie było, że... No, zobacz, to ten co mówił, co ten, że zawsze jest inne wyjście. Zobacz, jak dynda. Nie, oby nie, oby nie. Ej, ło, ale czarna myśl. No, oby nie takie czarne nie było zakończenie The Last of Us Part 2. No cholery. No bo się obrazimy na Naughty Dog. Albo przynajmniej ja. To śmiertelnie. Nie wiem, czy się nie targnę się na swoje, nie? Ale chyba wstrzymam się z kupnem następnej gry na premierę. No chyba, że będzie The Last of Us Part 3. Ale zobaczę, czy jakimś cudem odbiją szkodę wyrządzoną w dwójce. Nie wybaczę, że taki parkour sobie urządziłem. Oj! Kto? I gdzie? Ładny gryzie komarzą. Nie, ale... To było autentyczne pytanie. Zarażeni? Grzechotniki? Nie, serio, kto? Kto mnie tu prawie widział? A tam, dobra. Ej, spoko luz. Może strzałą się uda nawet? Albo nie? Machają? Dobrze widzę? Nie, no to... A w sumie, a z drugiej strony, to skoro ma hełm, to może od razu by było strzałę prosto w klatkę piersiową. I po kłopocie, dobra uwaga. No, czy ja wiem? Czy zasadzka? Oj, z tej strony też. No da, oj. Eli, wstawaj. Chyba nie widzę, do kogo strzelamy. No kurde. Oj, piękny strzał. Słyszałem go. Dobra, na górę. Już mnie tu nie ma. No, tak ładnie skomentował. Pies zwietrzył. Bardzo możliwe.
A dobra, jestem na tyle daleko, że będę miał już chyba tę sekundę czy dwie. No używaj tego do cholery, Eli! Dobra, a ja się przyczaję. A trop się urwał? Takim cudem. A dobra. Oj, słyszę psa. On. O cholera, dobra. Zaraz tu przyjdą. Wiem to bardzo dobrze, ale jeszcze zdążę się schować. Albo lepiej przygotować, w sumie. Kurde, jest tłumik, mógłbym z niego skorzystać. Ej, właśnie, a gdyby tak? Po prostu. Ktoś to słyszał? Bo jeśli tak, to zapraszam w tamtą stronę wprost na moją pułapkę. Ewentualnie właśnie, a widzieliście, czy Eli podniosła swój słynny nóż? Ten słynny, bardzo przydatny nóż? Pewnie to muszę naprawdę mieć na uwadze, jak pusto. Czyli ktoś tam był, dobra. Że się ktoś tam poszedł sprawdzić. Ale czy zbliży się do... Może tak? No, słyszy to ktoś, czy nie? Za cicho? Kurde, dobra, muszę się sam wybrać. No, w sumie nie widzę przeciwwskazań. Tak naprawdę. Ale oni są ciężko uzbrojeni. Tak troszeczkę w stylu Mad Maxa. Tak tyci, tyci. No, ale strzelba sobie z nimi poradzi, wydaje mi się, na krótkiej odległości, tak czy tak. No dobra, ale czemu nie? Dobra, zacznijmy na nich polować. Jest broń z tłumikiem, jakby co. Szybka seria i po nich. O, to pewnie tutaj nie, że nie jestem sam przypadkiem. Jaki Mad Max jest przecież policyjny ten, hełm. Nie jestem nawet taki wojskowy. Dobra, idzie dalej, idzie dalej i idzie dalej. Ale nie chcę być sprintem za nim. Bo po co? Widzę tą broń białą zresztą ma. Dobra, jest nóż? Jest nóż! Dobra. Okej, całe szczęście. Czy ta pałka jest lepsza? Nie, już nikogo, jak widać. Kurwa, mój brzuch. Gdzie są te tory? Wiesz co, nie walczymy jeszcze pałką policyjną w tej grze. Gdzie są co? Przepraszam. A, tory! Bo najpierw miały być tory, później okrągłe dopiero, a my jeszcze toru nawet nie widzieliśmy. No, faktycznie. Nie, dobra, ale jeszcze szybka przebieżka przez środek. Tam komuś się zdarzyło zginąć, ale w sumie, czy chyba dostał tylko pies i... I co? Jeden człowiek, raptem. I to były te całe posiłki? To naprawdę te strzały posyłane w wejście z sklepu, bo chyba ze sklepu tam wychodzili. No naprawdę musiały posiać zamęt. Zresztą idę zaraz przeliczyć zwłoki. Dobra, może nie przeliczyć, ale zobaczyć, czy tam czegoś nie ma dla mnie ciekawego. No tu też powinny być jakieś zwłoki, no właśnie. O, jest jeden pocisk, proszę bardzo. Tutaj poszedł gdzieś headshot, powinien być drugi i pewnie gdzieś. Dobra, ale nie ma. Ale tutaj za to. Jeden wysadzony. Tutaj po nim dosłownie tylko strzępy, ale też naboje. Fajnie, że przetrwały. No i tutaj. Jak się obłowie? No ktoś tu na pewno zginął. No przynajmniej ten jeden, do którego strzeliłem bezpośrednio. O, właśnie. O, Eli się delikatnie podleczy. O, może jeszcze... może będę miał okazję ulepszyć delikatnie karabin z tłumikiem nawet. Ale właśnie, stop. Karabin z tłumikiem to jest, że tak powiem, z angielszczyzny endgame'owa broń. Po prostu dostaliśmy coś na sam koniec, żeby sobie poradzić z hordami uzbrojonych po zęby i opancerzonych przeciwników. Czy to jest po prostu nowa broń, bo przygoda się jeszcze nie kończy. No i to jest interesująca kwestia. Dobra, ale zanim tory... Zapasy w pełni, tam widziałem chyba ławeczkę nawet. Ej, stop, a ta druga bomba eksplodowała. Pewnie to jej nie podniosłem. Łe, to wybaczcie, ale to muszę sprawdzić. Zresztą nawet... O,
Nie słychać jej. Zazwyczaj była tam jakaś tam delikatna kropeczka czy coś w ten deseń. Dobra, słuchaj tą pałkę, nie jesteś z policji, ej. Nie, ale nie przypominam sobie, żebym ją podniósł z powrotem. A mam dwie, no właśnie. A chyba mogę mieć nawet cztery, jeśli się nie mylę. No. Nie ma. Zniknęła albo podniosłem. Jedno z dwóch, albo nie jest w tym miejscu. Nie, dobra, nie widzę. Ej, tego jeszcze prowadziliśmy tak wiecie, wiecie, z pełnym sprintem, rup! No bo przy pełnym sprincie traci się element zaskoczenia. Słychać takie tupu, tupu, tup. Coraz głośniej, coraz szybciej. Nie, jeszcze nie potrzebuję, a może w sumie, no tam, co, tam jakieś tory? A nie, w drugą stronę. Nie, ale właśnie, skoro w drugą stronę, to... My też. Ła, w drugą stronę. Co za krwiopijca, co za menda. Nie, to było o komarze, nie o Eli, przypadkiem. No, może jeszcze gdzieś jakaś poboczna miejscówka, coś? Ła, kamienne okna, powiadacie. Ciekawe. No, tu jest drewno, to okej, to należyty dźwięk. Szyba też wydaje właściwy. Dobra. Ej, to na dobrą sprawę jestem ciekaw, czy może było całą grę przerzucać ludzi tylko cegłami i później dobijając nożem zdezorientowanych przeciwników, czy tam oszołomionych bardziej w sumie. Stop. Ale ja myślę, że jest ławeczka, to napraw. A się okazuje, że nie. Czy strzały wybuchowe mogę? Mogę. I tak zrobię. A co tu ciekawego? Moment. Kurde, i teraz żałuję, że nie mogę taśmy żadnej podnieść. To wygląda na jakąś inną modyfikację tej pałki niż innych broni białych. No, czy klasycznie rurka. W sumie tyle samo mają. Dobra, nie, no, sprawdzałem pałkę policyjną. Jeżeli trzeba się będzie na Abby zrewanżować tak samo jak na ona na Joelu, no to pałka policyjna będzie lepsza niż rura z nożyczkami. Więcej uderzeń. Nie, dobra, ale tą bardzo brutalną myślą. Skończę ten materiał, żeby zabić tutaj parę komarów, bo no, jest to nie do wytrzymania już praktycznie w tym momencie. Więc dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!